Chcesz się bić? No to dawaj! Stać! Zapomniałeście o mnie! Kto to? Nie mam pojęcia. Zaczynamy! Hej, co mi zrobiłaś? Hej, nie rób mi krzywdy! Nie bój się, będę delikatna! Teraz jesteście gotowe! Ha? Gotowe na co? Na moje wyzwanie! Zamienicie się stylami! Zobaczymy, na co was stać! O nie! Wyzwanie rozpoczęte! Co? Nie wierzę w to! Fuj, co zrobiłaś? Jeszcze nic! Przestań! Mam dla was nowe wyzwanie! Zamienicie się stylami! Zobaczmy, na co was stać! Powodzenia! Hej, spadam! Gdzie my jesteśmy? Nie słyszałaś? Mamy zamienić się stylami. Bierz swoje pudełko. Okej. Hej, uważaj! Przepraszam. Ciekawe, co jest w środku. Wow, dokładnie to, czego potrzebuję. A ja co dostałam? Przekonajmy się. Jak to? Tylko te dwie rzeczy? To nie fair. Świetnie. Dzięki temu łatwo usunę stary makijaż. Bardzo przyjemne uczucie. Świetnie. Cóż, nie mam zbytniego wyboru. Ha, nie najgorzej. Ale co? O nie, moja twarz! Skóra jak nowa, czysta i błyszcząca. Co tu jeszcze mamy? To istny koszmar. A ona ma wszystko. Dlaczego? Wiem, jak tego użyć. Więcej. Ona ma za dużo, a ja za mało. Hejka! Okej, śmieszne, ale ja wciąż nie wiem, co robić. Ha, chyba wezmę kąpiel. No to do wanny. Jak przyjemnie. Właściwie to nie mam co narzekać. W każdym razie powinnam użyć tej kuli. Ale się pieni? Super! Mogę w ten sposób zmyć makijaż. Wow, bardzo odświeżające! Okej, żarty żartami, ale czas to zmyć. Po prostu niesamowicie. Jakoś mi się udało. Co dalej? Ciekawe. Znowu? Robią to celowo. Wow, będę miała najlepszy makijaż na świecie. Chcesz mieć najlepszy makijaż? Proszę bardzo. Łap. Ha? Co jest? Ale błaznujesz? W międzyczasie pożyczę sobie trochę. Teraz na pewno skończę przed nią. Oczywiście wolę ciemne kolory. Ale tym razem muszę wybrać coś przeciwnego. Pierwszy raz tak się maluję, ale idę na całość. Będzie jasne i błyszczące. Co mi się stało? Chyba się dobrze bawi, a ja prawie skończyłam. Nareszcie! Ukradłaś moje kosmetyki! Jak mogłaś? I co ja teraz zrobię? Oj tam, wyluzuj. Uff, coś zostało. Muszę się spieszyć, bo mam mało czasu. I księżyc. Zdążyłam. Starałam się jak mogłam i wyszło całkiem ładnie. Tak, wyglądasz świetnie. Chwileczkę. Wow, słoneczko nigdy nie świeciło tak blisko. Muszę je odrobinę ścisnąć. Tylko nie za mocno. A nade mną księżyc. Moja srebrna piękność. Wyglądasz fantastycznie. I ja też. Zróbmy to. Ha, nawet mi się to podoba. Wow, nagle widzę wszystko zupełnie inaczej. Orety, moje usta. Są zupełnie wyschnięte. Ale czemu? Co tu robisz, panie misiu? Sam nie wiem. Kochany misiu, podzielisz się swoim miodem? Bardzo proszę. Chcesz miodu? Pewnie. Tylko się ogarnę. Bierz śmiało. Dzięki. Bardzo miło z twojej strony. Potrzebuję tylko kilka kropli. Kiedyś już mi to pomogło. Wystarczy ostrożnie nałożyć na usta. Teraz dodam trochę cukru, żeby uzyskać efekt peelingu. Właśnie tak. Teraz lekko potrę palcem, co usunie martwy naskórek. Udało się! Normalnie, miodzio! Który błyszczyk wybrać? Ech, po co wybierać? Po prostu wykorzystam oba. Wyjątkowy odcień! Dobrze kombinuję.
też wymieszam odcienie. To posłuży jako podkład. Umaluję dokładnie całe usta. Myślę, że to najlepszy wybór. A na środek coś jaśniejszego. Czy to nie cudowne? Jasne jak słońce. Mroczne jak noc. Jestem z was obu dumna, ale to dopiero pierwsza runda. W kolejnej macie ufarbować włosy. Włosy? Ha, nie masz szans. Nie bądź taka pewna. Wykorzystam starą domową metodę. Jeszcze nigdy mnie nie zawiodła. Patrz! Ha, zrobię coś więcej. Tylko poczekaj. Hej, hej! Kto tam? Nawet siła nocy nie dodała ci sprytu. Dziwne. Ale numer niczego nie zauważyła. Dobra, czas na farbowanie. Co jest grane? Nie taki kolor wybrałam. Chyba zzieleniała ze wstydu. A ja zrobię to po swojemu. Wolę nałożyć farbę bezpośrednio na włosy. W ten sposób nic nie zmieni koloru. To katastrofa! Teraz nigdy nie wygram! No proszę! Dobra robota, pasuje mi złoty. A mi do twarzy w niebieskim? Tyle, że brakuje nam kilku drobiazgów. Co ty na to? Świetny pomysł. Daj mi kredkę. Użyję jej do mojej korony. Ale najpierw przemaluję ją na kolor nocy. Jedna kredka to za mało. Więc połączę trzy za pomocą kleju i brokatu. O to chodziło. Mogę pożyczyć? Dzięki. To będzie najważniejsza część. Dorzucę też moje bransoletki. Wszystko czarne i niebieskie. I oczywiście trochę srebrnego blasku. Te trzy kolory cudownie się uzupełniają. Ha, co jeszcze? Perły! Ile? Im więcej, tym lepiej. I wreszcie onyks. Główny klejnot w koronie. Gotowe? Czas przymierzyć. Wow! Przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Wyglądam niczym prawdziwa królowa nocy. Czyż nie? Jest majestatyczna. Nie mam czasu podziwiać, muszę zrobić własną koronę. Na początek opaska. A na niej zapinki. Będą jak promienie słońca. Promyczki nie mogą być białe. Tylko złote. Ale to akurat łatwo naprawić. Wow! Mówią, że piękno uratuje świat. W moim przypadku cały wszechświat. I oczywiście dzisiejsze wyzwanie. Ups, zapomniałyśmy o ubraniach. Szybko, na pewno coś tu znajdziemy. Auć, potem będę wybierała. To i to, zgarnę wszystko. Nie popychaj mnie. Gdzie z łokciami? To ty, głupia. Auć, nie szturchaj mnie. Uf, to co zakładamy? Dla ciebie to. Tak, dziękuję. Wszystko gotowe. Jak wyglądam? Ślicznie. Dzięki, ty też. Tak. Nie przypuszczałam, że spodoba mi się styl dnia. A ja sądziłam, że noc nie jest dla mnie. Dużo nie straciłaś, bo styl dnia jest o wiele lepszy. Etam, myślę, że oba są rewelacyjne. Może masz rację. No pewnie, same się dzisiaj przekonałyśmy. Oj tam, i tak wygrałam. Ha, pozwólmy zdecydować naszym kochanym widzom. Okej, dajcie znać w... To będzie genialne! Przymiarka? W sam raz. Teraz się przykryję. Prawie gotowe. Ale jestem zmęczona. Mam cię! Dałaś się sprankować. Ty! Zapłacisz za to! Aucz! Co to? Och, znowu te dzieciaki. Hej, co tu się dzieje? Mama? Ona chce mnie zabić. Ups. Oboje macie szlaban. Do swojego pokoju i to już. Śliczne słoneczko rozjaśni pokój. Z drogi. Mm-hmm. A!
Żadnego słońca. Hej, co robisz? Będziemy podziwiać księżyc. Tego już za wiele. Spadaj. Będzie jasno i ciepło. Tak sądzisz? Niedoczekanie. Runda pierwsza. Walka. 200, 300. Co tym razem? Będzie słońce. Nie, księżyc. Znowu się kłócicie? Do swojego pokoju. I to już. Auć! To wszystko twoja wina. Wcale, żebo nie. Patrz, co narobiłeś. Chociaż to mi daje pewien pomysł. Użyję tej farby, żeby nieco ozdobić moją część pokoju. Super! Co? Ja też coś wykombinuję. Farba na szczoteczkę, wystarczy rozpylić. Banalnie proste. Wspaniale! Patrz i ucz się. Do pani. Hej, w sumie piętasz się przyda. Żeby wypełnić okręgi. I mamy chmurki. Że co? O nie! Zupełnie jak prawdziwe. Chmurki są głupie. Ja zrobię coś o wiele lepszego. Trochę więcej pracy niż przy małych. Ale za to kosmiczny efekt. Jaki mądrala! Wow, tęcza! Tyle żywych kolorów! Będzie jak znalazł! Czyż to nie cudowne? A? Nie daję za wygraną. Wow, ja też dodam kilka odcieni, tyle że ciemniejszych. Co? Jak to możliwe? Dokładnie to, czego potrzebuję. Zrobimy baldachim. Super! A gwiazd na niebie nigdy za wiele. Tutaj. I tutaj. I oczywiście księżyc. Tak, jestem najlepszy. Tam, żałosne. Co jest grane? Co tam jest? A, no proszę. Orety, jaki długaśny. Wow! Co to takiego? Doskonale! Jest ich całe mnóstwo. A razem wyglądają jak tęcza. Położę je nad łóżkiem. Bosko. A, całkiem nieźle wyszłaś. Wciąż masz to zdjęcie? Już nie. Co? Jak mogłeś? Tym razem przesadziłeś. Jak gdyby tak. Wyjdzie 100 razy lepszy obrazek. Miasto nocą. Robi wrażenie. Skoro już i tak zniszczyłam poduszkę, z wypełnienia zrobię puszyste chmurki. Czas spać. Słodkich snów. Halloweenowa dynia? Czas odświeżyć twój wizerunek. Będzie jeszcze straszniejsza. Namaluję oczy. I upiorny uśmiech. I o to chodziło. I zapalamy. Obudźmy ją. Hej, pali się! Znowu dałaś się nabrać. Warto było. No pewnie, dzięki. Żaden problem.
Ale jesteś wredny! I ta paskudna lampa! Też sobie zrobię lampkę. Potrzebuję kilka łyżek. Właściwie to sporo łyżek. Jeszcze kilka. Wygląda doprawdy uroczo. Światło! Wow, ale mi się udało! Powieszę cię tutaj. Jasno i kolorowo. Tak jak lubię. Ale tu bajzel. Nie ma gdzie położyć. Chyba, że... Już wiem, co z tym zrobić. Wystarczy odpowiednio zgiąć? Tak, dodatkowa półeczka. Teraz mam miejsce na wszystko. Zazdrościsz, co? Też chcę półkę. O, styropian? Czemu nie? Co to za hałas? Przestań, nie da się wytrzymać. Co tam marudzisz? Oj tam. Moja półeczka już gotowa. Pasuje do chmurek. I jaka pojemna. Czy to nietoperz? Boi się nietoperka. Lecisz na mnie? Dobrze się składa. Mam cię. To dopiero ozdoba. Ale najpierw dodam ci nieco blasku. Olśniewające. Gdzie by cię powiesić? Na przykład tu. Moja armia nietoperzy. Byle jakie. Ja też mogę mieć latających przyjaciół. Wytnę je z bibuły. Śliczne motylki. We wszystkich kolorach tęczy. To pokój moich marzeń. Magiczny wystrój. Wymięka przy moim. Nie ma nic lepszego niż nocne niebo. Cześć, dzieciaki. Mam ważną wiadomość. Przeprowadzamy się. Co? Nie! Ale czemu? Spodoba wam się. To będzie wasz pokój. Sami go przygotujecie. Ale my właśnie... Co? Miłej zabawy. Nie! I zaczynamy. Aha. Super. Hej. To znowu on. Zdalnie sterowane światło. Już nie mogę tego znieść. Tak, zajmę się tym. Mamo, znowu mi dokucza. Powiedz mu coś. Mamo, ja tylko... Moje dokumenty. Coś ty narobił. Oboje, wynocha z gabinetu. Natychmiast. Odmierzyć. Wyciąć. Świetnie. I schować się. Jeszcze poduszka. W końcu mogę sobie odpocząć. Mam cię. Ale wrzasnęłaś. Ty! Mamo! Nie skacz, mamie. Tak, zajmę się tym. Mamo, znowu mi dokucza. Powiedz mu coś. Mamo, ja tylko... Moje dokumenty. Coś ty narobił? Oboje wynocha z gabinetu. Natychmiast. To wszystko twoja wina. Nie, bo nie twoja. Nie kłam. Dobra, wyluzuj. Zostaw mnie w spokoju. Idę spać. Ha! I bardzo dobrze. Przynajmniej będziesz cicho. Mam pewien pomysł. Użyję tej farby, żeby nieco udekorować nasz pokój. Nieźle, kubek do śmieci. Teraz przyda mi się co innego. O właśnie, zamaluję wszystkie białe okręgi. Wspaniale. Chyba dekoruję pokój. W takim razie ja też dodam coś od siebie. Tylko cichutko. Wezmę troszkę farby. I popryskam, gdzie się da.
Super. Fuj, nie do jedzenia. Jestem z siebie dumna. Hej, ty, mam cię dość. Uważaj. Ale dzięki za prezent. Pomoże mi dodać trochę gwiazdek. Łatwizna. 100 razy lepsze od twojego. Żałosne. Zobacz, co mam. Nie, tam nudy. Wow. Oczywiście zniszczył. Ha? Narka. Jak to możliwe? Nie wierzę. To tylko kolejna głupia sztuczka. Gdzie on jest? Napędziłem ci stracha. Jesteś nieznośny. O, jak mogłam to przegapić? Cały czas miałam pod ręką tęczę. To będzie idealne miejsce. Zmajstrowała sobie tęczę, co? Niech pomyślę. O, pizza. Znalazłem. Ciutkę zapleśniała. To będzie rewelacja. No ale klimacik, nocne niebo tuż nade mną. O, prawie zapomniałem. Szybka robota nożyczkami. Teraz pomalować. Błyszczące. Bo jak nocne niebo, to tylko z migoczącymi gwiazdami. Gwiazdki sobie zrobił? Co? Auć. Co, chcesz się bić? O nie! Zapłacisz za to! Hej, dobra, poddaję się! Nie bój się, ten pistolet pomoże mi ukończyć dekorację. Umieszczę ją tutaj. Czyż to nieśliczne? Wcale nie. Wow. Ale potrzebuję do tego ramki. Ta może być. Śmiesznie wyszłaś na tym zdjęciu. Ha, ty też. W takim razie lepiej je wyrzucę. Tak wygląda o wiele lepiej. Pstryk. Miasto nocą. Ta, ale z ciebie, emo? Czegoś mi tu brakuje. Co ja tam słyszę? Pożyczę sobie. O, i to też. Hej! Dawaj! Ale nieważne. Jaki cudny welon. To nada całości ciepły wiosenny akcent. Jak ci się podoba? Całkiem nieźle, brawo. Idę spać, dobranoc. Słodkich snów. Wow, co to takiego? Super. Mam pomysł. Na początek pomarańczowy barwnik. Najlepiej naturalny. Zamknąć słoik. I potrząsnąć. Narysuję jeszcze uroczą buźkę. Spodoba jej się. Przywitaj się. Chodź tu, malutki. Hej, obudź się. Bum! Spadaj! Ale miałaś minę. Wredny jesteś i tyle. Nienawidzę go. Mama w ogóle mnie nie rozumie. Ha? Już wiem. Złamać i przykleić. Potrzebuję całe mnóstwo łyżeczek. Dosłownie tuziny. Świetnie. A teraz żarówka. Moja lampka jest gotowa. Wow, wygląda cudownie. Jak miło. Teraz idziemy spać. Sama śpi. Mi się nie chce.
Co ja tu jeszcze mam? No tak. Niebo, gwiazdy, brakuje tylko księżyca. Wytnę ten kształt. Tak jest. A teraz patrzcie. Wow, fajowe, co? Ach. Nie wiesz, co tracisz. Teraz sobie kimnę. Co to za światło? Już rano? Dzień dobry, świecie. Aucie, co to jest? Mogę to wykorzystać. Przestań tak hałasować. Tak lepiej. Prawie skończone. Półeczka własnej roboty. Akurat na różne drobiazgi. Urocza i praktyczna. A, półkę zrobiła? Nic wielkiego, ja też mam. Chociaż trochę byle jaka. Ale to żaden problem. O to chodziło. No, głupie bańki. Nie dmuchaj na mnie. A? Mama? Cześć, dzieciaki. Mam dobrą wiadomość. Przywitajcie nowego członka naszej rodziny. Co? O nie. Zajmijcie się nim, a ja wracam do pracy. Ale jak? Co mamy robić? Nie! Nie! Tak bardzo chciałabym pójść na koncert Alice Bailish, ale bilety są takie drogie. Tak, idę na koncert Alice Bailish. Bateria wyczerpana. Fuh, głupi telefon. Alfred, daj mi nowy telefon. I przynieś mi kawę. Szkoda, że nie mogę się z nią zamienić. Co? Czas na spotkanie. To nie moje ciało. Wszystko jest takie piękne, Casey. Może to jej pokój. Wow, to jest mój pokój? Pycha. Przepyszne. Casey, zwariowałaś? To dla kota. Co? To pokój kota? Poważnie? Ups. Służba? Ta młoda dama musi zaraz coś zjeść. Tak jest, już coś podaję. Nawet ten kot ma lepsze życie ode mnie. Auć! Głupi rower! Tęsknię za moją limuzyną. To na serio? Co to jest? Ups. Muszę się odświeżyć. Co się dzieje z tą wodą? Co? Czas na relaks. Obiad! O! Nie! Nie powinnaś marnować jedzenia, skarbie! Sorki, mamo! Bawimy się, bawimy się! Hej, bawimy się! Smacznego, panienko! Wow! Zjem to i to wszystko zjem! A to wezmę sobie na lunch. Ups, sorki. Dzisiaj robimy generalne porządki. Okej, okay, mamo. Służba? Aleś ty śmieszna. Okej, okay, mamo.
mam siły. Wow, jak czysto. Cóż, zasługujesz na to. A, dzięki, mamo. O, kocham cię, myszko. Wow, to łazienka moich marzeń. Muszę je wypróbować. Zaczniemy od tego. Odświeżacz do łazienki. Ups. I tak ładnie pachnie. Cześć, Casey. Włączam twoją ulubioną muzykę relaksacyjną. Co się dzieje, szefowo? Jest okej, wyjdź stąd. Okej. Wydajesz się być już zrelaksowana. Włączam wentylator. Dobranoc, Casey. Au, a co to? Głupia sprężyna. Kto tu jest? Halo? Tylko to może mi pomóc. Głupi deszcz! Dzień dobry, panienko. O, dobry. Pycha! Ale ze mnie gapa. Nie, nie, nie. Nic się nie stało. Zajmę się tym. Dzięki. Roxy, wstawaj, bawimy się! Bawimy się, wstawaj! Bawimy się! Dzień dobry! Bawimy się, bawimy się! A? Co? Serio? A? Spokojnie. No nie, co to jest? Mamo, potrzebuję nowych ciuchów. Mam lepszy pomysł? Ha? Moje stare ciuchy powinny idealnie na ciebie pasować. W tej kiecce mogłabym podbić czerwony dywan. O, czy to sukienka ze starej kolekcji? Zdejmij ją, skarbie. Proszę. Wow! Może teraz będzie mnie stać na te buty? O, no jasne. O mój Boże, coś ty zrobiła z moim ciałem. To nie fair. Masz moje życie. A ty masz moje... mój rower. O. Mówisz o tym śmieciu? Serio? Chcesz iść do szkoły w tych ciuchach? Muszę je zmienić. Okej. Ty jesteś mną. Jestem bogata. Z kim ty rozmawiasz? Chodź tu, mamy super wiadomości. Ja? Idź, to twoje kumbele. Hejka, Alice Bailey ma nową piosenkę. Słyszałaś już ją? I ha? Podoba ci się? Casey, odwróć słuchawki. Mówiłam, że zrobiła się dziwna. Co? Przecież jesteśmy psiapsiółkami. Zdrajczynie. Ej, nie płacz. Weź te. O, dzięks. Dzień dobry, klaso. O, znalazłam. Uh-huh.
Zrobimy sobie teraz mały test. Oddajcie telefony. Poproszę telefon. Tak. Aha. Proszę. Wiesz co? Zostaw go. Wow, super. A to twój test. Psst, Roxy, Casey, pomóż mi. O, 5 minut. Ile dobrych odpowiedzi. Wspaniale, Casey. Hej, mała, idziemy wieczorem na koncert, pamiętasz? O, a co to za koncert? Alice Baelish. To twoja szansa, zawsze o niej marzyłaś. Narka. To dla ciebie. Odzyskać moje życie. Nie wolno tutaj krzyczeć. Muszę tam wejść. Przykro mi. Tylko dla VIP-ów. Zapraszam. To jest VIP? No co? Wow, zapraszam do środka. Podoba ci się tutaj? Tak. Wow. A to co? Och, jakie to dziwne. I co ja mam wybrać? A, to znam. O, ryba. Sorki. O, co za ignorantka! Aha. Wychodzę! To nie dla mnie, ja już nie chcę tak żyć! Tęsknię za nimi! Pieniądze jednak nie rozwiązują wszystkich problemów! A ja chciałbym mieć takie problemy! Jestem spłukany! Pieniądze nie dały mi radości! Może dadzą... panu... Jak ja kocham luksus. O! Jesteśmy w swoich ciałach. Jestem szczęśliwa, ale fajnie było być tobą. Tobą też, tobą też. Kto zostawił to przed wejściem? O, mój rower. Przejedziemy się? Tak. To jedziemy. Co nie? Oj, tak. O, fajnie. O, jest super. Subskrybujcie nasz